pasję do tańca z prowadzeniem własnego biznesu. Na przykład założyć firmę Butango. To sposób mojego gościa, Oli Teresińskiej, właścicielki sklepu Butango. Skąd taki, no, według mnie oryginalny pomysł na prowadzenie swojego biznesu? Myślę, że tak jak każdy dobry biznes, po prostu wziął się z osobistej potrzeby. Sama tańczyłam tango od ponad roku. Buty, które zamówiłam przez internet, okazały się nietrafione. Po swoje pierwsze buty pojechałam prawdziwe, które mogłam zmierzyć do Berlina, bo tam ówcześnie można było najbliżej od Warszawy je dostać. I wróciłam już z takim pomysłem, że może warto by było założyć coś takiego w Polsce, w Warszawie. No dobrze, od pomysłu do stworzenia takiego pięknego miejsca z butami do tanga argentyńskiego dość długa droga. Tak właściwie można powiedzieć, że na początku swojego biznesu kupiłaś sobie dwa razy więcej butów niż potrzebowałaś. Skąd miałaś pieniądze na to, żeby rozpocząć, no, jednak biznes, który na początku wymaga dużych nakładów finansowych? Miałam część pieniędzy zaoszczędzonych, bo przez 3 lata wcześniej pracowałam jako modelka, drugą część pożyczyłam. I tak. I od razu założyłaś działalność gospodarczą, czy poszukałaś jakiegoś innego sposobu, bo wtedy chyba jeszcze studiowałaś? Tak, studiowałam, to było na drugim lub trzecim roku moich studiów. Chciałam założyć po prostu biznes, znajomy powiedział mi o Instytucji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Wtedy uznałam, że jest to po prostu dla mnie z ekonomicznego punktu widzenia korzystniejsze i zdecydowałam się na wystartowanie pod ich szyldem. Po dziś dzień jestem w inkubatorach. Myślę, że te 3 lata pracy pod osobowością prawną, jaką dała ci Fundacja Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, to jest dobry czas właśnie, żeby się nauczyć biznesu, tak to określę? Myślę, że jeżeli chcesz prowadzić własny biznes, to tak naprawdę wszystko jedno, czy zaczniesz w inkubatorach, czy na własną rękę. Natomiast jeśli chodzi o mnie, to mogę na pewno pochwalić AIP za PR, bo jeśli chodzi o PR, to rzeczywiście wsparli mnie na początku. Wróćmy do butów, ponieważ ty zainwestowałaś w biznes, który jest pewnego rodzaju niszą, prawda? Bo z całą pewnością. Są to buty do tanga. Powiedz mi, jak szukasz klientów swoich i przede wszystkim, co jest takiego wyjątkowego, że właśnie do ciebie zgłaszają się wszystkie osoby, które tańczą tango argentyńskie? Po pierwsze, zgłaszają się do mnie, ponieważ otworzyłam pierwszy i jest to wciąż jedyny salon z argentyńskimi butami do tanga. Dobranie ich jest bardzo, to jest bardzo długotrwały proces. Te buty muszą, po pierwsze nam się oczywiście podobać, po drugie muszą super leżeć na naszej stopie. Tego po prostu przez internet nie da się sprawdzić. Nie da się też tych butów wziąć do ręki i zobaczyć, czy odpowiada nam wykonanie, materiał. Przychodzą do mnie klientki, które albo się już zawiodły na butach kupowanych przez internet, albo po prostu tak z normalnej kwestii niezmierzenia. Przyjeżdżają z całej Polski. To jest jedyny sklep w Polsce? Tak, to jest jedyny sklep w całej Polsce. Otworzyłam go w Warszawie, co było dla mnie po pierwsze wygodne, bo tu mieszkam, ale uzasadnione jest to też tym, że jest to największy ośrodek tangowy w Polsce. Był pierwszy, ciągle jest najmocniejszy, największy. Szacuje się, że około 1000 osób tańczy w samej Warszawie, w Polsce około 5000. Nie prowadzimy żadnych statystyk, więc takie, tak, tylko mniej więcej. Takie buty można by na przykład założyć, jak się wybieramy na wesele, żeby przetańczyć całą noc? Oczywiście. Większość moich klientów to są ludzie, którzy tańczą tango argentyńskie. Są to buty szyte w Argentynie i z przeznaczeniem do tanga, ale takie buty po prostu mają same walory, tak? Są bardzo leciutkie, są wygodne, są bardzo stabilne, muszą być bardzo stabilne, a przy tym moim zdaniem mają całkiem ładne wzornictwo. Ale czy oryginalne? Więc... Olu, jak wezmę takie buty, pójdę w nich na przykład na wesele, to czy jest niebezpieczeństwo, że inna pani będzie miała takie same obuwie? Niebezpieczeństwo jest znikome, a właściwie jest to niemożliwe, ponieważ ja postawiłam sobie za punkt honoru, jako że akurat nasze środowisko tangowe jest bardzo nieduże, żeby pani, żadna kobieta nie spotkała kobiety na parkiecie w takich samych butach. Współpracuję z dwoma firmami, jedna to Comilfo, której modele właśnie trzymasz w ręku. To firma, której polityka po prostu opiera się na tym, że produkują bardzo małą ilość egzemplarzy z danego modelu, około 50-60 na cały świat. W związku z czym ja dostaję zupełnie pojedyncze egzemplarze. Natomiast druga firma to firma Raquel.
z którą udało mi się taką miłą nawiązać współpracę, że ingeruję we wzory tych butów, podporządkowując trochę gustom, podporządkowując te modele trochę gustom polskich klientek i klientów. I też robione są w bardzo niewielkiej liczbie egzemplarzy. Olu, wiesz, jak się pracuje na własny rachunek, czy po tych doświadczeniach, jak już skończysz studia, byłabyś gotowa pracować w jakiejś dużej firmie, gdzie miałabyś swojego szefa, dyrektora nad sobą? Prawdę powiedziawszy, trudno jest mi to sobie w tej chwili wyobrazić. Stworzyłam biznes od podstaw w ten sposób, jak wyobraziłam sobie coś, udało mi się to urzeczywistnić i sprawdza się to w tej chwili. Przychodzą do mnie ludzie, są zachwyceni tym miejscem, sposobem, w jaki są obsługiwani, podejmowani. Tak zależało mi na takim porządnym, przedwojennym biznesie, gdzie uwzględnia się po prostu potrzeby klientów. Spotkam się z nimi indywidualnie, o godzinie dla nich dogodnej. Poświęcam im całą swoją uwagę. Częstuję ich herbatą, rozmawiam. Panie spędzają tu nawet do 2 godzin i dziękują mi i są, to jest wszystko na takiej zasadzie przyjacielskiej, a Argentyńczycy nawet dobrze się tu czują, mówią, że to rzeczywiście ta Praga, w szczególności koneser, jest zbliżony klimatem do Buenos Aires, to jest takie dla mnie super przyjemne. To się sprawdza i trudno jest mi sobie wyobrazić, że teraz mogłabym pracować dla kogoś innego i komuś innemu być podporządkowana. Można krótko powiedzieć, po prostu posiadanie własnej firmy daje przede wszystkim wolność, a potem trudno z tej wolności zrezygnować, więc jak już zdecydujemy się przeobrazić naszą pasję we własny biznes, to już wydaje mi się, że trzeba tą ścieżką w jednym kierunku stale podążać.